Za nami ostatni odcinek szóstej edycji Sanatorium Miłości, który widzowie z pewnością zapamiętają na długo. Niemała w tym zasługa Elżbiety, która gorzko oceniła nową królową turnusu. Wielu telewidzów uważa słowa kuracjuszki za skandaliczne. Faktycznie przesadziła, wybrano króla i królowej turnusu, Sanatorium Miłości 6, stało się? W minioną niedzielę wyemitowano ostatni odcinek szóstej edycji, Sanatorium Miłości, w którym widzowie dowiedzieli się, do kogo powędrował tytuł króla i królowej turnusu. Podczas tradycyjnego balu zwieńczającego całą edycję randkowego show dla seniorów, kuracjusze wybrali spośród siebie osoby, które ich zdaniem najbardziej zasłużyły na ten tytuł. Tytuł króla turnusu powędrował do Stanisława, zaś królową turnusu została Maria Oleksiewicz. Skandaliczna wypowiedź Elżbiety po finale Sanatorium Miłości, wybory króla i królowej turnusu od zawsze budził wielkie emocje, zarówno wśród samych kuracjuszy, jak i telewidzów. W szóstej edycji Sanatorium Miłości emocje te jednak sięgnęły zenitu. Wszystko za sprawą Elżbiety, która delikatnie mówiąc dość oschle wypowiedziała się o nowej królowej turnusu. Nie jest człowiekiem, który zasługuje na koronę. Na pewno nie, wyznała przed kamerami programu Elżbieta. Słowa kuracjuszki wywołały wśród telewidzów prawdziwą burzę. Po emisji finału na Elżbietę runęła lawina hejtu ze strony telewidzów, którzy dosadnie podsumowali jej wypowiedź na temat koleżanki z programu. W komentarzach na Facebooku Sanatorium Miłości TVP można przeczytać tekst Eli, że Maria nie zasługuje na koronę. Dno, super wybór, lecz komentarz pani Eli dno i wodorosty zawistna, zazdrosna i nieżyczliwa nikomu pani. Dokładnie. Ela to kompletne dno, tak toksycznej kobiety dawno nie widziałam. Natomiast pani Ela dała popis swoją wypowiedzią. Co za kobieta? Żenuła roku.